Nie zazdroszczę panu senatorowi, chociaż mam do pana ogromną sympatię i mam duży szacunek, ale dzisiaj pan jest w takiej sytuacji, że musi pan próbować wytłumaczyć coś, co jest, panie senatorze, niewytłumaczalne, bo to nie jest sprawiedliwe, co rząd Prawa i Sprawiedliwości niestety zrobił, bo ja już wytłumaczę, bo zadałem sobie dzisiaj troszkę trudu, choć nie takiego strasznego, bo to jest dostępne powszechnie, taka informacja. Założeniem tego programu rozwoju miast średnich jest między innymi przyciąganie inwestorów, polityka lokowania inwestycji, prawda? I na tej liście 122 miast, o których wspominaliśmy na początku, znalazł się tych miast, które są szczególnie zagrożone tą utratą, jak to się nazywa ładnie, czynników miastotwórczych. Znalazł się na przykład Mielec. To jest jeden z elementów. Znalazł się miastotwórcze są jednym z elementów. Plus sytuacja społeczno-gospodarcza. Tak, dokładnie. Właśnie. I ta sytuacja społeczno-gospodarcza w Mielcu jest taka, że tam jest bezrobocie wynoszące 4%, niecałe. Wiceburmistrz Mielca twierdzi, że to jest bezrobocie tak zwane higieniczne, cytuję dosłownie. A w Opatowie bezrobocie wynosi prawie 15% i to nie jest według rządu PiS miasto zagrożone utratą tych czynników miastotwórczych. I to jest mocno niesprawiedliwe. To samo mamy z Buskiem. Busko zostało zakwalifikowane w grono tych 122 miast szczególnie zagrożonych, a w Busku bezrobocie wynosi troszkę ponad 4%. Przypomnę, w Opatowie 15%. Gdzie jest sprawiedliwość i dlaczego takie kryteria? Te kryteria są niezrozumiałe i nie da się ich wytłumaczyć. Szanowni Państwo, jeżeli byśmy przyjęli takie kryteria, że dla Polski powiatowej, dla miast, które są siedzibą powiatów, byłoby to bardziej sprawiedliwe, dlatego że i bardziej korzystne też dla takiego Radomia, który dostanie dofinansowanie, te 10 milionów złotych, zakładając, no oczywiście bardzo, bardzo upraszczam, ale 2,5 miliarda podzielić na 250 miejscowości, które otrzymają, które zostały przez rząd PiS wliczone do tego programu. Nie lubię tego określenia rząd PiS, to jest rząd polski. Dobrze. Może tak, ugrupowanie, które rządzi Polską, może w ten sposób zostało, zaliczyło, to wychodzi po około 10 milionów złotych. Dla Radomia to jest kropelka, nic nieznacząca tak naprawdę, a dla Opatowa to jest 1/3 budżetu. Mało tego, ja nie rozumiem takiej sytuacji, bo jeżeli mogę... Jeszcze jedno zdanie, bardzo proszę. To później powiem też, ale proszę Państwa... Szkoda mi tego Opatowa, bo jestem jakby bardzo, no nie dziwi mnie się, prawda, że jestem emocjonalnie z nim związany i boli mnie to, że ten Opatów poprzez wszystkie reformy i działania rządzących kolejnych, o którym powiem później, został tak zmarginalizowany, że dzisiaj się nie łapie do takiego. A załóżmy, znaczy musimy sobie pamiętać o tym, że to jest jedno z najstarszych miast w Polsce i kiedy do Opatowa przyjeżdżali królowie Polski, to w większości tych miast zakwalifikowanych jako tracące czynniki miastotwórcze, tam się żubry pasły na... No i mamy do czynienia z taką znowu wojenką PO-PiS, a ja dalej nie wiem, dlaczego Opatów, czy ludzie w Opatowie mają być gorzej traktowani, czy ludzie we Włoszczowie mają być gorzej traktowani niż ludzie w Jędrzejowie na przykład. Nie wiem tego i no, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Szanowni Państwo, takie miasto jak Opatów nie znalazło się w tym miejscu, w którym jest przez swoją jakąś tam nieudolność, czy przez to, że ludzie są tacy, jacy są w Opatowie, tylko przez kolejne działania kolejnych rządów krajowych. I ja przypomnę tylko, że w 75 roku, kiedy była reforma administracyjna Opatów, który miał dobrą pozycję w kieleckim województwie dawnym, został przerzucony do województwa tarnobrzeskiego i te pieniądze, które miały iść na rozwój Opatowa, trzeba było wybudować Tarnobrzeg, który jako województwo składał się, jako miasto wojewódzkie składał się z jednej ulicy i rynku. I zabrano pieniądze z Sandomierza, zabrano z Opatowa. Potem reforma odwróciła wszystko, trafiliśmy z powrotem do Świętokrzyskiego, zabrano nam ZUS, który był w Opatowie głównym pracodawcą, który był wojewódzki, przerzucono do Kielc. Ale właśnie ZUS też nie zbuduje... Nie, to jest ale mówię, proszę Państwa, Kielce absorbowały... Że no bazują na instytucjach samorządowych. Ale nie dajecie szansy, nie dajecie szansy, panie senatorze, teraz wy, poprzednio Platforma Obywatelska i PSL, nie daliście szansy Opatowowi, żeby się rozwinął, bo no, mamy ten program, w którym kasujecie Opatów, Opatów ewidentnie. Sam sobie daje szansę. Proszę powiedzieć o jakimś jednym pomyśle, który nie może być realizowany z powodu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale to mówię już o tym, że zabieracie, zabieracie szansę na równouprawnienie dla Opatowa, żeby miał takie same szanse jak Ostrowiec, jak Sandomierz, jak Jędrzejów w pozyskiwaniu inwestorów, w
pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, w pozyskiwaniu środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Tu będą priorytety miały, czy głównie będziecie stawiać nacisk na te miasta, które zakwalifikowaliście, panie senatorze, do tego programu. A Opatów, Włoszczowa, Pińczów, Kazimierza będą skazane Proszę na degradację. Proszę zapytać swojego burmistrza, ile odbył rozmów z potencjalnymi inwestorami? Bardzo dużo, bardzo dużo, panie senatorze. Jakieś pierwsze z brzegu, ciekawsze takie, oprócz ZUS-u. Nie, no o ZUS-ie nie rozmawiamy. Zresztą też o ZUS też aplikowaliśmy, ponieważ jest teraz inwestycja ZUS-owska, prawda, centrum rozliczeniowe też w województwie świętokrzyskim. Aplikowaliśmy. Dostaniemy? Dlaczego nie walczy o poszerzenie strefy? Bo nie ma takiej potrzeby na razie, panie senatorze. Bo nie ma inwestorów, dlatego że inwestorzy, jeżeli, panie senatorze, jeżeli dajecie... S74. Jeżeli dajecie specjalne uprawnienia Ostrowcowi, zwalniacie z PIT-u, zwalniacie z CIT-u, rozszerzacie strefę gospodarczą. No, ten program na tym polega również, prawda? Przyciąganie rządzą tam inwestorów. Niekoniecznie ludzie z naszego ugrupowania. Ale dajecie jako rząd takie możliwości samorządowi, a Opatowowi nie, to gdzie by pan poszedł jako inwestor? Szanowni Państwo, nie rozumiemy istoty problemu, bo nie mówimy o tym, żeby się samorządowcy przestali starać, ale albo dajmy równe szanse wszystkim miastom powiatowym, albo ich nie dajmy i czekajmy na to, że samorządowcy.